Witajcie na moim, sorry, bo ja się nie mogę złapać. Witajcie na moim YouTubie. Jestem tutaj w parku rozrywki w San Diego. W takim bardzo typowym amerykańskim parku rozrywki. Wow! I ludzie właśnie korzystają z roller coastera, na którego nigdy w życiu o żadnej porze dnia i nocy bym nie wszedł, bo bym po prostu się bał, że to się zerwie. Mega miejsce, taki fun park, ale taki bardzo, bardzo to wszystko wygląda w amerykańskim stylu, prawda? Bardzo, bardzo fajnie, bardzo dużo ludzi, miejscówka jest naprawdę super. Ja tu jeszcze raz próbuję uchwycić ten roller coaster i ludzi krzyczących. Tutaj jakiś... Ten roller coaster, który widzicie, to jest najstarszy, czekajcie, powiększę. Najstarszy drewniany roller coaster w Kalifornii. I tu następna taka huśtawka. Jezus, burza morda, ja pierniczę. Nie, ja to jednak się nie nadaję na takie coś. Nawet od samego patrzenia się bym darł. Matko, to naprawdę idzie wysoko. Matko, to naprawdę idzie wysoko. Ja tylko mam nadzieję, że ludzie nie wymiotują z daleka i że to nie wszystko leci na ludzi, ale o, ja jednak ten fajnie, ale popatrzeć. Tak się, pomimo że jest bardzo taka pogoda pochmurna, jak widzicie teraz, to jest bardzo ciepło i tak się właśnie zastanawiałem, szukam powodu, żeby sobie kupić taki hoodie z napisem San Diego albo California, ale bo wolę San Diego, bo jestem San Diego. Ale tak jakoś nic mnie nie zachwyciło. A też wolałbym, żeby było trochę jakościowo lepsze niż tylko taka ściera. Ale no super, naprawdę. Tu następny, słuchajcie, popatrzcie. Taki... Patrzę na ten roller coaster. Wygląda na pordzewiały, drewniany. Jejku, normalnie. Oszukać przeznaczenie. Wyglądają niektóre naprawdę fajnie. Dużo z tych marek w ogóle nie kojarzę, jak mam być szczery. Natomiast ten samochód, który widzicie przede mną, to myślałem, że jest Warszawa. Czy w ogóle, jak w Polsce, były takie duże samochody. Chyba Warszawa coś nazywało. Ale to wygląda na to, że jest jakiś amerykański samochód. Widzicie, w stylu... Wszystko w stylu takiego country. Ten jedzie super samochód teraz. One pewnie podtuningowane. Ale ogromne, ogromne. I mamy taki Bent w starym stylu. Też fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Wow, jak głośno. Ale taki faktycznie klimat lat, nie wiem, 20, 30. Super sprawa. To jest chyba też takie bardzo amerykańskie. Sorry, bo jest dosyć głośno i nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. A chcę tutaj jeszcze przejść, pokazać wam te samochody, bo wyglądają, niektóre są absurdalnie pięknie, bardzo zadbane. Albo ten z samolotem na wierzchu. Piękne, przepiękne, naprawdę. Ile pracy trzeba włożyć, żeby taki samochód... O, to jest piękne, zobaczcie. Wygląda jak z filmu Dick Tracy, w środku skóry, wow. A tak piękny, futurystyczny kształt, że myślę, że obecne samochody tak dobrze nie wyglądają. A ten jest tutaj z oczami, też fajny. No coś innego, prawda? Takiego naprawdę amerykańskiego. Dobra, mamy następny. Tu jest plaża obok.
piękna plaża, tylko no nie w taką pogodę jak dzisiaj. Dzisiaj jest wyjątkowo nieplażowa pogoda. O, zobaczcie, jaki ten fajny. Wygląda trochę jak trabant z przyczepką, nie? Wow. Ale odwalony, a następny taki sam. Piękna, jaki niski. O, zobaczcie, jedzie roller coaster. I tu następna górka. Ja ciągot na takie dziwne rzeczy nie mam, więc ja się na roller coaster absolutnie nie wybieram. Nie bawią mnie takie rzeczy, ale o, jaki fajny Mini Cooper. Cudo. A to nie, to Mini Cooper myślę, bo tu pan mówi, że Beetle. Piękne, te samochody są przepiękne. Nigdy tego samochodu nie widziałem, ale niewątpliwie podobają mi się najbardziej, zwłaszcza czarny. A to nie wiem, ten mi się nie podoba. A to jest na sprzedaż w ogóle. Nie, no super akcja. Te stare samochody podobają mi się najbardziej. Pewnie są też troszeczkę ciężkie w utrzymaniu, żeby to było w takim stanie, jaki jest, ale sami widzicie, no mega. Mega, bardzo fajnie to wygląda. O, to jest samochód absolutnie dla mnie. Najbardziej mi pasujący, ten malutki sportowy. Przepiękny samochód. Cokolwiek to jest, Cobra. Nigdy nie słyszałem, ale brzmi fajnie. Tu mamy jakieś duże, tak się zdaje, niektóre zniszczone. Wow, niektóre są naprawdę wielkie. Ale to absolutnie mój faworyt. No, oprócz tego czarnego i czerwonego, który widziałem, co wygląda jak samochody Dick Tracy, to ten podoba mi się najbardziej. Pasowałby mi. To jeszcze raz też mam samochód bez dachu, ale ten mi się podoba bardzo. O, tutaj takie niektóre. Matko, zobaczcie, jakie to jest czyste w środku. Jakie one są. A tak niespecjalnie. Ale no, jaki długi samochód, ludzie. Wow. Fajnie, nie? I mamy tą muzykę, taki trochę a la Dixieland. Super. A to chyba troszeczkę jakieś nowsze już. Porsche. Super akcja, nie? Szkoda, że nie ma pogody. Zobaczcie, tutaj kolejka do roller coastera i karuzele. Mi się ten roller coaster kojarzy prawdopodobnie jak większość ludzi z mojego pokolenia z tym filmem, gdzie to oszukać przeznaczenie, gdzie tam się rozbili, nie? Jak widzę taki roller coaster, to od razu mi się kojarzy, to zaraz pójdzie. Poza tym z dołu to wygląda na bardzo pordzewiałe i no wygląda trochę groźnie. A proszę, tu jakaś inna maszynka, deep dive, strzelanki, masę rzeczy do jedzenia, do picia, co tylko chcecie, lody obkręcane. Chyba najfajniejsza taka karuzela w starym stylu. No, takie typowo amerykańskie wesołe miasteczko, nie? Dobra, przejdziemy tu jeszcze, troszeczkę obejrzymy. Fajna ta ma amerykańska flaga na budynku barbecue. Tu mamy wolne miejsca, pewnie ktoś odjechał, bo tu widzę, że te samochody przyjeżdżają, odjeżdżają. Ludzie się wystawiają z tymi różnymi samochodami. Fajnie. Jaki zupełny klimat tych samochodów. Tam jak jest coś takiego już nowego, to widzę, że nie wzbudza takiej satysfakcji, takiej sensacji. A tutaj jak ludzie widzą na przykład takiego Cadillaca czerwonego, no wygląda to mega. Następny Cadillac niebieski. No myślę, że
Parkowanie takim samochodem byłoby lekko problematyczne teraz, bo są naprawdę duże auta, ale wyglądają niesamowicie. Tu są też motory, też ogromne, chyba Harley'e, ja się za bardzo nie znam, ale wyglądają fajnie. Ten jaki wymalowany, tu Porsche, chyba takie samochody jak Porsche nie robią już większego wrażenia, nie? Jednak wszyscy wolą się skupić na takich naprawdę ogromnych autach, pięknie wyglądających. I nie wiem, czy ja już tędy szedłem, czy nie, bo później szedłem jeszcze raz tą samą stronę, ale jeszcze przejdziemy w dół, to pokażę wam tutaj ostatni etap. A tu już za rogiem, widzicie, plaża jest tam. Tutaj furgonetka też, no przepięknie są odnowione. Tutaj taki polowy samochód, no myślę, że ten by dał radę. To wszędzie pojedzie, super sprawa. O Jezus, a to jakie wielkie niebieskie Chevrolet, no ogromne. Wow, jakie koła duże po prostu. No z takim... takim na skrzyżowaniach człowiek nie ma szans. Piękne. Piękne, bardzo dużo ludzi. Pomimo, że pogoda jest naprawdę kiepska, to jest bardzo dużo ludzi i to jest super. To jest też super. Taki kultowy bardzo, nie? Piękne siedzenia w środku, mega. Nawet nie wiedziałem, że on ma szybę z przodu otwieraną. Bardzo fajne. Ten cudowny, zobaczcie. I co to jest, że ma... A to jest Ford, wow. Piękny. No tutaj kolejny taki w moim stylu. Przepiękny. To jest gigantyczne, zobaczcie. Wow. To, że to jest gigantyczne, bo ma takie wielkie koła dorobione, czy on sam w sobie jest taki gigantyczny? Mega. Ten bardzo zniszczony, ale patrz jaki piękny. Dobra, zobaczcie, jeszcze raz przejdę tutaj. Fajnie, że się udało to pokazać, bo to jest takie bardzo amerykańskie. Nie, no ten samochód... Ten samochód jest mega. To jest takie właśnie bardzo amerykańskie, że przyjeżdżają stare amerykańskie samochody, roller coastery. No mega, słuchajcie, mega. Ten czarny mi się podoba niezwykle, aż normalnie bym się przejechał. Tak nawet się, wow. Piękny, piękny. No tutaj impreza na całego. Ale jaki on duży w środku, że nawet... Nawet są fotele, że można tam siedzieć, wow. Bardzo. O, następny samochód jedzie, zobaczcie. Ludzie wjeżdżają, wyjeżdżają. Jak robią pogodę, niebieskie skóry w środku, wow. Super. Nie no, super, cieszę się niezmiernie, że tutaj jestem, bo mogę wam to pokazać i sam to mogę zobaczyć. Ale jeżeli mam powiedzieć, że coś jest takie bardzo amerykańskie, to właśnie to się kojarzy z amerykańską kulturą. Właśnie te stare samochody, taki roller coaster, muzyka, oczywiście wszędzie jedzenie, picie. To jest wielkie, wow. No w Seattle też jeździłem Chryslerem, a już nie wiem, czym jeździłem. Też takim, może nie takim dużym, ale też dużym. Ten czerwony też piękny. Przepiękne te samochody. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, słuchajcie, idę na plażę, później będę wam pokazywał plażę, na razie taki szybki vlog z ręki, gadany. Idę dalej, no jest pochmurno, właściwie tu nawet nie potrzebuję okularów, ale jest bardzo pochmurno, więc najlepszy sposób na spędzenie dzisiejszego dnia to są właśnie takie miejsca. Jeszcze później pochodzę tutaj koło Luna Parku, to nakręcę krótkiego, szybkiego vloga jeszcze z Luna Parku. To wam opowiem. Nawet nie wiem, ile już mówię, 12 minut.
Ale to idzie na YouTube, to jest ok. To może być ponad 12 minut. Bardzo fajnie. Zostawię was jeszcze z tą muzyką Dixielandową, która tam śpiewa. No pani ma włosy mega wyczesane po prostu. Dobra, jeszcze, o patrzcie, maszyny z popcornem. Nie no, mega po prostu. Mega, ale pani z włosem. Miłego dnia wszystkim, ja się wyłączam, bo będę kręcił z kolejnej części vloga, żeby te filmy nie miały po godzinę. Oczywiście wszędzie jedzenia, pamiątki, nie, wchodzimy tylko sobie z pamiątkami, jedno na bosko. Mission Beach, bo my jesteśmy na Mission Beach. Oczywiście San Diego z zwierzątkami. O matko, jakie piękne, różowe. Piękne. Widzę wszyscy, ja chcę tamto. Aha, to jest sekcja dziecięca. To nas bardzo nie interesuje. Nigdy nas nie będzie interesował. California. Bluzy, to też jest ładna. No, ale one już nie są takie fajne. Te są mięciutkie, ale nie są takie fajne jak te. Zobaczcie, te różowe. One są tu miękkie, jak ręcznik, taki froty. Mega miękkie. Ale super, piękne są. Są bezcenne, a nie. Są po $39 plus podatek. Więc tak w granicach 45, bo to wszystko jest podane bez podatku, nie? Więc jak coś widzicie, to znaczy, że trzeba sobie dodać te parę procent. A to ja. Hi. Dobra. Kapelusze. O, coś na mnie. Woda tu cieknie z maszyny. Dobra, idziemy z drugiej strony zobaczyć. Dobra, California Republic. Słuchajcie, się nie wiedziałem, o co chodzi z tym California Republic. A tu chodzi o to, że oni chcą być niezależnym stanem, bo mają dość polityki, a są na tyle duzi, że mogą sobie na to pozwolić. Więc chcą walczyć o to, żeby Kalifornia była niezależna. A tu mamy Mission Beach, gdzie teraz jesteśmy. Dobra, idziemy dalej. Ale zobaczcie, jakie fajne bluzy. Lifeguard San Diego i do tego shorty lifeguardsu, ale z szarkiem, żeby nie było, że ktoś pracuje. Zobaczcie, jakie ale fajne i takie krótkie. Wow, jakie boskie. Albo zobaczcie lepiej to Shark Patrol. Ale 2 za 30. O, to jest dobra cena, widzicie? Super te. Nie no, Shark Patrol po prostu bije wszystko. Shark Patrol najlepsze. Wow! Ale takie bardzo kalifornijskie te San Diego, California Medium. Bardzo fajne. Bardzo fajne, słuchajcie, te albo daszki San Diego. Nie no, mega. A zobaczcie, a tutaj jest sklep, gdzie sobie do kroksów można pokupować przypinki różnego rodzaju. Kurczę, nie mam kroksów, bo pewnie bym się skusił na takie. No i tu się zaczyna playa. Już mamy trochę piachu. Ja tu zaraz przejdę wam pokazać, jak to wygląda. Bardzo tu wizji na tej plaży. Strasznie i głośno wszyscy. Wow. No ale jest fajnie. Szkoda, że pogody nie ma, ale no niesamowity klimat. Zobaczcie, Boże, jaka komercha, ile samochodów, ile ludzi. Strasznie. Ja to się już odzwyczaiłem od takich tłumów. Choć z góry nie wyglądasz tak tłumnie, może też ze względu na pogodę, ale jest bardzo dużo ludzi.
Widzicie, tu wyszedłem sobie wyżej, żeby zrobić ujęcie, ale ja jeszcze chcę sobie wejść do sklepu i popatrzeć na pamiątki, bo mnie się one bardziej podobały niż ta plaża tutaj. Nieporównywalna, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Mamy Torre del Mar, które bije tą plażę na głowę 1 700 000 razy. Byle plaża w Hiszpanii bije to na po prostu tłum jak cholera i cały czas śmierdzi ziołem. Straszliwie na każdym kroku. A my idziemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć, a potem przejdę się po plaży, to wam pokażę jeszcze. Dobra, ja sobie jeszcze wejdę tutaj. Zobaczymy. A nie, tutaj jest rental samo przez rowerów, to nie tu. Idziemy do następnego. Dobra, wracamy jeszcze raz do tego sklepu, bo ja chcę sobie tutaj pospacerować, więc przy okazji dużo jest takich ubrań, takich w stylu, nie wiem jak to powiedzieć, nie azteckich, jak to, jejku, zapomniałem jak się nazywały, no tych plemion, które tutaj kiedyś mieszkały, indiańskim, o, indiańskim, więc to jest, nie, no to nie fajne. Najbardziej podobały mi się absolutnie te Life Goa. Shark Lifeguards, choć taka chyba tym mniej nakombinowane, tym lepiej, więc wolałbym jednak taką ładną niż taką cokolwiek. I mamy bogeyboardy i koszulki San Diego. O, i aha, no właśnie, to są te zęby szarka. Ja się właśnie ostatnio zastanawiałem, pokazywałem wam, że były w jednym sklepie zęby szarka do kupienia. I tu są na druciku. Czy ja bym chciał zęba szarka nosić? No raczej nie bardzo. Wow. Ciekawe, czy to są prawdziwe, czy to jest po prostu wyostrzony taki ząb, nie ząb, kawałek jakiegoś kamienia. Mega. Dobra, idziemy dalej. Koszulek jeszcze więcej, bluzy, krótkie rękawy. San Diego. Super, super po prostu. Mam tutaj ubaw większy niż w całym tym miejscu, gdzie jestem. Pomimo, że i tak zakupów nie potrzebuję i mam z sobą ubrania, raczej bym się skusił na grubą, ciepłą bluzę, bo jest tutaj bardzo zimno, bo jest, no teraz jest 20 stopni, ale słuchajcie, 20 stopni na Kalifornii, no dajcie spokój. To nie jest pogoda w ogóle. Kubeczki. Magnesy, kieliszki, czyli wszystko to, czego bym nie chciał. I cały sprzęt, jaki można plażowy kupić. Super, super, że jest taki sklep, bo jesteśmy przy plaży, więc można sobie tutaj zaopatrzyć się w fotele i w ogóle we wszystko, na co macie ochotę. No słuchajcie, i do pływania, i rurki, i no, łapki na rybki, po prostu szaleństwo. Sklep absolutnie mega wyposażony we wszystkie możliwe papierdoły, jakie chcecie, koszulki pływackie, wszystko po prostu dmuchane o wszelkich kolorach i smakach. No i dużo jeszcze więcej rzeczy, które nawet nie kojarzę. O, dużo ludzi chodzi w takich, ja wam mówiłem, że tutaj chodzą w kapeluszach. Dużo osób chodzi w takich kapeluszach właśnie, takich a la cowboy. Nie takich eleganckich, tylko właśnie takich. Czekajcie, jest jakiś mirror, żebym sobie mógł zobaczyć, jak ja wyglądam. Nie mam na sobie czapkę, ale... Dobra, bo ja mam coś ostatnio na kapelusz, czekajcie. Dobra, wyglądam, jakbym z kukurydzy wylazł, nie? Nie, no super, ten kapelusz jest absolutnie super, tylko trochę duży. Ale taki właśnie kowbojski. Mega mi się podoba. Taki amerykański styl troszeczkę. Zaraz sobie go tu obejrzymy. A, to jest dla kobiet w dodatku. Pisze, że kobiecy. Aha, to obawiam się, że męski będzie taki sam, tylko będzie większy. A ten jest mniejszy. Ale no, nie, no super był. Super, bardzo mi się podoba. Hello Summer, San Diego, California. I wszelakie możliwe, jakie to jest wszystko
No takie typowo plażowe, bardzo mięciutkie. Plecaczki, klapeczki wszelakie, wszarki oczywiście, no jakby nie. Te nawet fajne. O matko, jaki ten ładny kapelusz z San Diego. Właśnie, dużo kapeluszów ma taką... taki stripes, nie wiem jak to powiedzieć, czekajcie. Oczywiście trzeba będzie ten jeszcze przymierzyć. Nie ma lusterka, więc... To ta słoma tutaj mi się nie podoba. Nie, no mega. Teraz się nie widzę. Mega. Bardzo, bardzo taki... Nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakiejś takiej trawy kukurydzianej. Jestem w świecie klapeczkowym, wszelakim. Spodenki, bokserki. Nie, no słuchajcie, i ceny są naprawdę różne. Można kupić coś bardzo tanio. Znaczy bardzo tanio, można kupić za 15-20 dolarów, no i można za 150. Natomiast to jest ładniutka. Mnie jedyne w takich miejscach rzecz, której nie lubię i raczej nie kupuję, to jest to, że nie lubię rzeczy, które są kiepskiej jakości. I jak już mam coś kupić, to chcę, żeby to było porządne. Nie lubię byle co i... No nie chcę byle szmaty, która mi się potem rozejdzie. Wolę, żeby to była bluza za 100 dolarów, ale żeby była jak trzeba. A nie, żeby to było jakiś taki sieć. Natomiast fajne, patrzcie, to są też te czarne, jest kapelusz. No podobają mi się te kapelusze. Ja chodzę często w kapeluszach, bo ja mam dużo włosów i ja się, jak już muszę uczesać, no to wtedy jest problem. Czekajcie, pokażmy się w czarnym. Bo nie widzę. Mega. Mega. Bardzo fajne. I mam dużo włosów i nie zawsze mi się chce czesać. A jeszcze najbardziej nie lubię różnych środków chemicznych na głowę, żeby utrzymać fryzurę, włosy i tak dalej. Więc nie lubię. Nie lubię. Dam kupę żelu, potem trzeba to zmywać, włosy są naklejone. Nie lubię takich. Natomiast ładny kolor, taki brudny róż. Też są fajne, bo to jest przyklejone, ale nie aż tak przyklejane. Nie lubię, jak są przyklejane napisy, bo to prania nie wytrzymuje. Mam jakieś takie złe doświadczenie. Te są ładne, bo są zwykłe. Najbardziej mi się ten koralowy podoba. Natomiast te są śliczne, no ale przez to, że mają białe kołnierzyki i białe przy rękach, no to już widzę, jak jestem cały urypany, brudny i w ogóle. O, jaka saszetka z mapą amerykańską. Lifeguard San Diego. No ale zobaczcie, to wszystko jest brudne. Więc no nie chciałbym czegoś, co by było łatwo brudzące. Bardzo mi się podobają te czerwone bluzy. Ale nie chcę wyglądać jak punkt krwiodawstwa honorowego, więc raczej też nie bardzo. Wolałbym, żeby to było coś, co można sobie tak spokojnie ubrać. O, na przykład te mają, widzicie, wyhaftowane te napisy. Może one nie są aż takiej absurdalnej jakości, ale w dotyku są bardzo fajne. I te na przykład, okej. Czy tutaj, to też jest haftowane i to się nic z tym nie stanie. I to już prędzej. Czy na przykład ten różowy z napisem California, San Diego, albo to. No to jest porządne. Natomiast no takie przyklejanych cyfereczek bym nie chciał. Przyklejanych takich zaprasowanych. Więc takie rzeczy nie bardzo mi się podobają. Więc jak znajdę, ta też jest ładna. Jak znajdę coś, co naprawdę warte uwagi, to na pewno sobie to kupię, ale no byle czego za bardzo nie chcę. Dobra, wszystko mi się podobało. Już pewnie zauważyliście, że jak mnie się coś podoba, to nie znaczy, że ja to chcę. Tylko mi się podoba z samego faktu, że o, fajne jest. No ta kolekcja Shark Rescue Lifeguard jest po prostu mega. Dobra, ja tu się jeszcze wrócę kawałek w tą stronę, bo patrzę, czy zobaczymy roller coaster. Mamy roller coastera. No ale coś tak nie jeżdżą ludzie. Taka kolejka jest. A coś tak nie idzie to tak bardzo szybko. Tutaj jakaś kolejka, tylko tak, nie wiadomo, czy to do toalety, czy to do sklepu. Tu samochodziki, matko. Dobra, idziemy tam sobie dalej zobaczyć, bo jak już chodzimy po tym całym
na parku, to zobaczymy, ile wlezie. Mam nadzieję, że mnie słychać i że nie muszę tak bardzo aż krzyczeć do kamery. Tu mamy następne. No nie, no kolejki są do wszystkich tutaj szaleństw. Dobra, idziemy dalej. Dobra, ja dalej tutaj krążę koło tego roller coastera, bo przedtem widziałem, jak wyciągarka wyciągała wózek na górę, no i jak zjeżdżała, to oczywiście wszyscy strasznie krzyczeli, więc chciałem zobaczyć. Tutaj małpi gaj, ale to małpiego gaju to raczej... Nie, chyba skupmy się na tym, bo chyba najbardziej taka atrakcyjna rzecz. Dobra, chyba się nie doczekamy. Idziemy dalej. O, zobaczcie, a tutaj dużo jest takich maszyn bokserów, nie? Co ludzie się boksują i sprawdzają, ile mają siły. Też takie bardzo amerykańskie. Dobra. A tu następna maszyna się kołysze. Może zejdźmy sobie. O! Dokładnie to chciałem zobaczyć. Jak się wszyscy drą, bo zjeżdżają w dół. Słuchajcie, naprawdę wygląda to bardzo niestabilnie i raczej bym się na coś takiego nie chciał wybrać. A tu jesteśmy po drugiej stronie, a tu jakiś spokój. Widzicie, tam miliony ludzi, a tu wystarczyło przejść troszeczkę na bok i spokój. Tu ludzie dalej jadą i krzyczą. No myślę, że mają świetny ubaw. Mega ten roller coaster. Tutaj jest jeszcze inny park, troszeczkę dalej, z bardziej takimi wydziwianymi roller coasterami, ale tu właśnie chodziło o to, żeby pokazać wam ten, bo to jest taki najbardziej Belmont Park, bardzo znany, pierwszy i chyba taki najbardziej warty pokazania. Dobra, ja tak patrzę, czy tu gdzieś można sobie jeszcze zajść? Nie, tu są same restauracje. Tutaj są parkingi, to jest milion parkingów i słuchajcie, te wszystkie parkingi są pełne. Bardzo ciężko się tutaj w ogóle dostać. Dobra, idziemy na plażę, przejdziemy się plażą. Dobra, słuchajcie, przedzieramy się tutaj przez całą tą strefę jedzeniową. Tutaj też mają takie zadaszenie przeciwdeszczowe, choć mówię, tutaj też... O, patrzcie, tu też mamy lifeguard. Ten lifeguard fajnie brzmi. Tu w tym strefie już byliśmy. O, mają churros, proszę bardzo. W tym sklepie już też byliśmy. Dobra, idziemy na plażę. Zobaczyliśmy wszystko, co tutaj warte zobaczenia. Zapraszam Was na wcześniejszy film, bo kręciłem vloga. Tutaj jest taki, pokazują samochody, stare amerykańskie samochody. To wygląda tak, to takie bardzo amerykańskie. Bardzo takie tutejsze, więc jak macie ochotę, to zapraszam na wcześniejszy film, który jest super. No ale mówię, cieszę się, że też, bo jesteśmy na PB i co jest fajne, to, że pomimo, że pogoda jest bardzo kiepska, no to właśnie jest ten targ samochodowy i mogę wam pokazać te samochody, bo no pogoda jest kiepska, no niestety. Nie da się ukryć i no, pogoda jest po prostu, no sami widzicie, jest czarno. Więc tyle, że mogę sobie tu pospacerować i wam pokazać miejsce, że jest trochę piasku, ale no absolutnie to nie jest pogoda, żeby sobie przyjść i posiedzieć na plaży. Absolutnie nie. O, patrzcie, policja. Ale fajnie. Policja San Diego. Oni tutaj jeżdżą właśnie takimi czarnymi samochodami. Chyba mi się najbardziej podoba. Zobacz, jaka ładna. Piękna San Diego Police. Mega. Tutaj niedaleko musi być lotnisko, bo widzę, że bez przerwy lądują samochody. Samoloty bez przerwy. I słychać, a nie widać, bo jest pochmurno. Pewnie przy błękitnym niebie te palmy tu wyglądają rewelacyjnie. Tu są setki samochodów i balujących ludzi. No ale przy takiej pogodzie no nie wygląda to fajnie i nie podoba mi się. Plaża nie jest taka zachwycająca jak w Europie.
Wszyscy się Pacific Beach, Pacific Beach. Ja wiem, czy tam taka Pacific Beach. Nic takiego. Słuchajcie, no plaża jak plaża. Nie oszalałem. Tylko mówię, ja mam przyzwyczajenia do Fuerteventury, gdzie plaże są bezkresne i gdzie jest naprawdę bajkowo. A tutaj ja wiem, czy ta plaża taka fascynująco, fantastyczno niesamowita, ciągnie się tam aż daleko. No, myślę, że dużo lepsze wszędzie, nie tu. Dobra, wiecie co? Przejdę się jeszcze kawałek tą plażą. To zobaczymy sobie tutaj okolice. A tu akurat jest super miejscówka, bo teraz z widokiem na plażę, choć na dole też nie jest źle. Dobra, idziemy dalej. Wiecie, nie powiem wam, że nie mam ochoty w ogóle iść po tym piachu i sobie butów brudzić, ale też nie uważam, żeby to było na tyle warte, żeby właśnie sobie brudzić nogi. Jestem trochę zaskoczony. No plaża jak plaża. Spodziewałem się, wow, najlepiej to mi skręć na środek głowy. Spodziewałem się, wow, a jest po prostu tylko tyle, że jesteśmy w Kalifornii, a nie w Międzyzdrojach. Chociaż przypuszczam, że w Międzyzdrojach jest przede wszystkim czyściej. No i pewnie też dużo więcej ludzi niż tutaj. Choć dzisiaj jest niedziela, więc... O, lifeguard. Fajnie. Jest sporo miejsca na plaży, ale mówię, to chyba jeszcze nie jest absolutnie sezon na to, żeby plażować. Już nie mówię o pogodzie, ale dopiero wydaje mi się, że tak od lipca, jak zaczynają się wakacje, to wtedy tu wszyscy szaleją. Choć nie mam pewności, bo nie wiem, kiedy tutaj tak naprawdę wakacje się zaczynają. Mierzę to Polską, gdzie wakacje są w lipcu i sierpniu, choć też nie jestem pewny, bo w Polsce nie mieszkam od dawna, więc też mi jest ciężko powiedzieć. Dobra, słuchajcie. Przerzucę się na kamerę z przodu. Wiem, mnie prawie nie widać. Natomiast idę jeszcze sobie, przespaceruję się kawałek. Teraz mam akurat pustą przestrzeń i nie ma nikogo mnie, więc mogę się wydzierać do woli do kamery. Mam nadzieję, że się wam podobał ten fragment, który wam pokazałem w plaży w San Diego i sklepy z pierdołami. Będę kręcił jeszcze później vlogi, więc zapraszam na więcej filmów. Staram się codziennie rzucać vlogi ze Stanów. Myślę, że będą ciekawe i coś nowego wam pokażę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.